No cześć, właśnie kończę pisać recenzję książki, która nosi tytuł The Radium Girls. To jest tytuł po angielsku, ale książka jest po polsku. Wydawca zdecydował się właśnie wstawić angielski tytuł. No i mam właśnie jeszcze do napisania rozdział o tym, że redakcja tej książki no nie jest najlepsza, ale książka w ogóle jest bardzo ciekawa. A książka wygląda tak. To jest historia kobiet, które na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych pracowały w fabrykach, w których malowały cyferblaty albo różnego rodzaju takie urządzenia, głównie dla wojska, malowały farbą, która zawierała rad, czyli pierwiastek promieniotwórczy. W tamtych czasach, na początku XX wieku, bardzo wiele osób uważało, że rad jest zdrowy i że może się tylko przysłużyć zdrowiu człowieka. No ale już wtedy też naukowcy wiedzieli, że rad jest promieniotwórczy i może szkodzić zdrowiu, i że szkodzi zdrowiu. W pewnym momencie kobiety, które pracowały właśnie z tą radową farbą, zaczęły chorować na choroby, których lekarze nie potrafili zdiagnozować, No i się okazało w końcu, że to jest choroba popromienna i wtedy te kobiety zaczęły dochodzić swoich praw. Próbowały walczyć w sądzie z firmą, która je przez lata okłamywała, no bo właściciele firm, nie tylko jednej, ale kilku, już wiedzieli, że ten rad jest szkodliwy, mimo tego nie stosowali żadnych zabezpieczeń, które pozwoliłyby kobietom uniknąć jakichś schorzeń związanych z pracą z tą farbą. Zrobiłem już zdjęcie książki na Instagrama, wrzuciłem, zapowiedziałem recenzję, że będzie po południu. Skoro już jesteśmy przy Instagramie, to właśnie dowiedziałem się, że Instagram planuje zlikwidować lajki. Instagram mówi, że robi to dlatego, żeby ludzie czuli się lepiej, żeby nie czuli takiej presji właśnie na zdobywanie lajków. No bo wiecie, Instagram jest oskarżany, albo no może to jest zbyt mocne słowo, ale mówi się, że jest to taka platforma, w której bardziej kreuje się życie, niż pokazuje takim, jakim jest. Wiecie, te wszystkie filtry, wszystkie zdjęcia są pozowane, wybiera się z 30-50 jedno, które ma pokazać to, jacy jesteśmy piękni, młodzi, zdrowi, bogaci, jak daleko jeździmy na wakacje i tak i tam. No i Instagram twierdzi, że chce z taką postawą walczyć, żeby ludzie na Instagramie czuli się lepiej, mniej oceniani. No nie wiem, nie do końca wierzę tak w taki szczytny cel Instagrama, no ale no zobaczymy, jak to będzie. Wydaje mi się, że coś za tym stoi, że nie do końca taka szlachetna pobudka stoi za tą decyzją o zniknięciu lajków. Na razie tak naprawdę można się tylko domyślać, dlaczego Instagram decyduje się na takie posunięcie. Wiem, że to jest tak, że po aktualizacji część osób po prostu dostaje tą wersję bez lajków i no i to jest tak, że to się będzie odbywało stopniowo, więc może już ktoś z Was ma taką wersję bezlajkową. Jeżeli tak, to dajcie znać i powiedzcie, jak to w ogóle wygląda i czy to ma sens z Waszej perspektywy. Ja nie wiem właściwie, czy to dobrze, czy to źle, że nie będzie lajków. No zobaczymy. A jeśli chodzi jeszcze o tę książkę, to na przykład jeżeli czytaliście Aleje Włókniarek Marty Matejskiej albo Nie hańbi Olgi Gitkiewicz i podobały Wam się te książki, podobał Wam się wątek pracy, wątki takiej emancypacji pracowników albo bardziej pracowniczek, to w tej książce podobne wątki też znajdziecie. Także zachęcam do zainteresowania się. Pokażę Wam jeszcze kupkę książek, a właściwie kupę książek, o których albo jeszcze muszę napisać, albo jeszcze muszę przeczytać i dopiero o nich napisać. Patrzcie. Tyle tego jest.
ostatnio pokazywałem zdjęcie tego krzesła na Instagramie, także jeżeli nie widzieliście, to zapraszam, Rafał Hetman. To tyle, ile chciałem Wam powiedzieć o tej książce, czyli o radowych dziewczynach. Jeżeli Was zainteresował temat, to sięgnijcie. Naprawdę warto, tylko też przygotujcie się, że niektóre zdania mogą być koślawe, mogą być kalkami z angielskiego. No ale tak naprawdę to nie psuje jakby fanu z czytania, przynajmniej mnie nie psuło, chociaż niektórzy czytelnicy na blogu pisali, że się bardzo wkurzali. No ale ja tak bardzo aż czułny jestem na takie rzeczy. A jeszcze chciałem tylko dodać, że kiedy oglądacie ten film, to recenzja jest już na blogu, także zapraszam na czytamrecenzuje.pl. Tam w jakiejś półtorej strony w Wordzie czy ciągu dwunastką znajdziecie tekst. A jakby co, to zapraszam na swojego Instagrama. Rafał Hetman, wystarczy wpisać i tam będę. Dużo zdjęć dobrych książek, nie tylko reporterskich. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, hej!